Jo, mordeczki, ja jeszcze nie spałem od wczoraj. Ale ogólnie dobrze się czuję. Bardzo dobrze, mam tylko to rozcięcie pod okiem. Tak, to wszystko jest dobrze, nic mnie nie boli. No i cóż bym mógł dodać? No, walczyłem. Kurczę, jak równy z równym, pomimo braku przygotowań. Wiadomo, ja zawsze walczę do końca. Końcówka w ogóle była fajna, jeśli chodzi o moje wykonanie. Nie jestem zadowolony oczywiście ze swojej postawy, bo chciałem wygrać. Ale jak mam być szczery, naprawdę Wiewiór pokazał bardzo dobry poziom i nie ukrywam, że na Wiewiórkę trzeba było po prostu przetrenować, bo no cóż, można było lekceważyć jego stójkę, ale ona mogła nie błyszczeć na tle Hasana, no bo wiadomo, Hasan bardzo, bardzo dobry stójkowicz, chyba najlepszy w MMA, ale serio, serio, dobry nawet ten Wiewiórka, trzeba było przetrenować na niego, nie trenowałem, zjebałem, moja wina, nie ma co się tłumaczyć.